Serwis rozpoczynamy od piłki ręcznej. Mielecka Stal pożegnała się ze swoimi kibicami w tym sezonie porażką z Gwardią Opole. Stalowcy opuszczają Superligę, ale niewykluczone, że szybko wrócą w szeregi najlepszych. Z nowym sezonem Superliga Piłki Ręcznej przekształca się w ligę zawodową. Uczestniczyć w niej będą jedynie kluby działające w formie spółek akcyjnych. Przed meczem z Gwardią powołanie takiej formuły prawnej zapowiedział prezydent Mielca Daniel Kozdęba. Stal działająca jako spółka może liczyć na zaproszenie do najwyższej klasy rozgrywkowej mimo sportowego spadku w tym sezonie. Mecz z Gwardią Mielczanie po sensacyjnym awansie do Final Four Pucharu Polski siłą rzeczy mogli potraktować trochę ulgowo. Wynik miał kapitalne znaczenie dla rywali walczących o uniknięcie baraży. Gwardia wygrała 23-19. Dajemy tutaj teraz pograć młodszym zawodnikom, po to, żeby zobaczyć właśnie tę przynależność do zespołu. Jak widać, no, spisują się coraz lepiej, coraz bardziej można na nich liczyć, można liczyć na jakieś zmiany. W pierwszej lidze Przemyski Czuwaj przegrał wyjazdowe starcie z Nielbą. W koszykarskiej pierwszej lidze do finału rozgrywek awansowało Krośnieńskie Miasto Szkła. W nim biało-zieloni rywalizować będą z Legią Warszawa, która wyeliminowała Łańcuckiego Sokoła. W siatkarskiej Orlen Lidze Rzeszowianki ostatecznie skończyły sezon na 11. miejscu po zwycięstwach nad Krzyżostrowiec.